jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekoracje do mojego. Wow, żelkowe robaczki, świetnie! Mira, tylko spójrz, ile ich jest! Teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Boję się, że dostanę coś mniej smacznego. Wiedziałam! Prawdziwe robaki, ohyda! Fuj, są takie straszne! Nie mogę ich umieścić na moim torcie! Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie, musisz. Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O matko, one się przemieszczają, to okropne! Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok. Ale to nie moja wina, takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe. Muszę to szybko zajeść tortem bez dekoracji. Fu, to mimo wszystko jest paskudne, przesiąkło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy. Tylko nie to! Znowu robaki. Mam ich serdecznie dość. Wpełzają nawet na moje włosy. Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej. Jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko ozdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kate, a może mnie poczęstujesz? Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to. I mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie! Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie. Jaki silny wiatr. O nie, nie wierzę. To papryczki chili. W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy. To nie fair. Dlaczego? To sprawiedliwe, tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O rany, to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył. Zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się. Nie wiem, jak to się stało. Co za fart. W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy. Ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw. Nie lubię chili. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów naraz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim, mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę. Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci jeść całą paprykę. Trzymaj się, Kate. Poleję cię wodą. Jak miło.
było. Dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić hołem jako pierwsza. Kaktus? Kurczę. Przecież jest kłujący. Jak ja mam go zjeść? Chwileczkę. Chyba nastąpił błąd. Koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz ja kręcę kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia mnie nie zawiodły. Jak dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich. Nie ma mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie. Z trudem powstrzymuję się od zjedzenia. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji. Mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serduszko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam. Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Kate, cała się wybrudziłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzymaj. Ten balon nie przeraża, jest naprawdę duży. Dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kłujący kaktus. Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Nie. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manikiuru są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. Aha. A, więc taki masz plan. No, genialne. Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! Co ty wyprawiasz? To bolało. Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce, wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale. No, zaraz będzie coś ciekawego. Hej, babciu, nie śpi. Dobra. Oto pierwsze zadanie, naleśniki. No co tak siedzicie? Gotujemy. To moja specjalność. Nie traćmy czasu, moja wnuczka od dawna jest głodna. Włączamy kuchenkę. Bierzemy chochlę. Wlewamy ciasto. I smażymy. To naprawdę proste. Oto i pierwszy naleśnik dla mojej wnuczki. Co to ma być? W ogóle nie macie wyobraźni. Zrobię najbardziej kolorowe naleśniki dla mojej młodszej siostry. Spodoba jej się mój pomysł. Nalewamy. A teraz dodajemy trochę koloru. I jeszcze trochę. Dobrze mieszamy. No, to wygląda naprawdę fajnie. A teraz na patelnię. Myślę, że jest gotowe. Szybko na talerz, zanim się spali. Zrobię naleśniki w każdym kolorze tęczy. A ja przyozdobię naleśniki masłem i syropem klonowym. Co za uczta. Jakie piękne, takie kolorowe. Dodam do nich pianki marshmallow i na pewno wygram. Co za pyszności. Już mi ślinka cieknie. Rewelacja. Dodam jeszcze kolorowej posypki i można podawać.
Wyszło super! Dzieciom nie wypada jeść tyle słodyczy, więc moje danie przyozdobię jajkiem. Bierzemy garnek z wodą i stawiamy go na kuchence. Teraz robimy wir i wrzucamy surowe jajko do wrzątku. To cała tajemnica. Do naleśników dodam jeszcze troszkę szynki i ozdobię sałatą. Nasze danie jest już prawie gotowe. Ostrożnie wyjmujemy jajko i układamy je na wierzchu naleśników. Na koniec posypujemy pietruszką i jesteśmy gotowi do podania. Wspaniale! Fu, co za ohyda! Skończyliście? No to próbujemy! Wow, wszystkie wyglądają tak apetycznie! Ale zacznę od tych. Są całkiem smaczne. Wow, jakie kolorowe! Też są dobre! To zdecydowanie mój faworyt. A co my tu mamy? Uuu, to okropne. Nie będę tego jadła. Kolorowe naleśniki zwyciężyły. Są naprawdę dobre. Yeah! A teraz chcę pizzę. O tak! Robi się. Nic prostszego. Na początek wykroję kawałek ciasta. Biorę koncentrat pomidorowy i rozsmaruję go na naszej pizzy. Trzeba to robić bardzo ostrożnie. Właśnie tak. Jak dobrze, że mój pędzelek jest zawsze pod ręką. Gotowanie z nim jest o wiele szybsze. A teraz ucieramy ser na tarce. Będzie pysznie. I na koniec bierzemy peperoni. Pizza już prawie gotowa. A co ty tu robisz? Oj! Ups. Ale z ciebie flejtuch. Ech, moja pizza przepadła. Co? To dla mnie? Dziękuję bardzo. Mam pomysł. Zrobię pizzę na słodko i będzie najfajniejsza. Okej. Zamiast sosu dodam krem marshmallow. Ta pizza będzie pyszna. Co my tu mamy? Skittles. Przydadzą mi się, użyję ich do nadzienia. Idealnie. Muszę wymyślić coś nietypowego. Wiem. Pomaluję moją pizzę na czarno. Dodam trochę barwnika i dokładnie go rozsmaruję. Pomoże mi w tym pędzelek. Podstawa do mojej czarnej pizzy już gotowa. A teraz biorę sos pomidorowy i rozprowadzam go równomiernie na cieście. Właśnie tak. Wychodzi całkiem nieźle. Oczywiście, co to za pizza bez sera? Nie będę go żałować. Bingo. Pozostało tylko dorzucić dodatki. Myślę, że owoce morza będą idealne do takiej nietypowej pizzy. Po prostu pięknie. Nasi kucharze są gotowi wysłać swoje pizze do pieca. I gotowe. Gorąca pizza idzie prosto na stół. O nie, co się stało z moją pizzą? Jest zrujnowana. A z moją jest wszystko w porządku. Co za aromat. No to czas próbować. Ojej, co to za dziwna pizza? Jest czarna? Dlaczego są na niej muszelki? Wow, jaka kolorowa pizza. Spróbujmy. Jest dziwna, ale może być. Co mamy dalej? To moje ulubione peperoni. Jakie to dobre. Ta pizza jest zwycięzcą. Dziękuję. Smacznego, moja droga. Teraz mam ochotę na lody. Dla mojej wnuczki zrobię najpyszniejsze lody. Oczywiście dodam do nich ciasto. Już sobie wyobrażam, jak bardzo spodoba jej się mój deser.
No to zaczynam. Najważniejsze, żeby każdy kawałek drobno posiekać. Biorę więc łopatki i zaczynam jak najszybciej rozdrabniać ciasto. Co tu się dzieje? Dlaczego jestem cała w biszkopcie? No kochany, co ty sobie tutaj wyobrażasz? Przepraszam, babciu, trochę mnie poniosło. Lody? Co może być prostszego? Zrobię najlepsze lody na świecie. Będą wspaniałe. Zresztą jak zawsze. Czas dorzucić trochę dekoracji. Zetrę na tarce troszkę skórki pomarańczowej. Przecież wszyscy uwielbiają pomarańczowy kolor. No i oczywiście dorzucę listek mięty. A teraz mój sekretny składnik. Dodam dymiącą się wodę. Jakie to piękne. Znowu wymyśla jakieś bzdury. Trzeba przecież gotować z miłością. Tylko w ten sposób danie będzie najsmaczniejsze. Coś chyba poszło nie tak. Ach, te nowoczesne, wymyślne naczynia. Już prawie gotowe. Wystarczy skropić moim ulubionym syropem i można poczęstować wnuczkę. Właśnie tak, pięknie. Dobra, lody gotowe. Pozostało tylko włożyć je do miseczki i ozdobić. Myślę, że wyszło mi całkiem spoko. No i oczywiście dodam bitej śmietany. Moja siostra ją po prostu uwielbia. Ekstra. Dorzucę też kilka skittlesów. Są takie kolorowe. Na lodach będą wyglądać rewelacyjnie. No i jeszcze kilka ulubionych Oreo. I nie zapominajmy o słodkich rurkach. Czegoś tu brakuje. Tak, syropu czekoladowego. Mogę pożyczyć trochę od ciebie? Świetnie. No i kończymy. No co, jesteście gotowi, żeby pokazać swoje lody? No to próbujemy. Od czego by tu zacząć? Tu jest tyle smakołyków. Spróbujmy. To najpyszniejsze lody, jakie kiedykolwiek jadłam. Są naprawdę dobre. Kolejna porcja. Co? Dlaczego tu jest jakiś liść? To trochę dziwne. Nie chcę tego listka. To okropne. Nie chcę tego jeść. Została ostatnia porcja. Jakieś takie dziwne. Ale całkiem smaczne. Wygrywają te lody. Tak, wygrałem! Mam bardzo głodna, ale dostałam tylko jedną pizzę. Szkoda. Współczuję ci. Jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz, pizzy jest tak dużo, że sięga aż do nieba. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej. No to czyli Diana. Przestańcie się śmiać. To wcale nie jest zabawne. I tak wiem, że jem pierwsza. I jestem tym podekscytowana, nawet jeśli mam tylko jedną pizzę. To na pewno jest pyszna i ciepła. Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej! Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica? Najważniejsze, że mi smakuje. Stop! Przestań! Wystarczy, mam cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. To dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żebym ja zjadła pizzę. Diana, miałaś rację. Jest pyszna. Mam pomysł. Wiem, jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba. To jest bardzo poręczne. Jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak? Nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd.
Ojej, chyba coś poszło nie tak. Co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd? Po prostu bezczelnie je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas, byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Ojej, to prawdziwy upadek wieży! Dokładnie! Ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiełbaska. Tylko jeden tik-tak? Nie najem się taką drażetką. Ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka tik-taków. To jest takie fajne, ale Lili je pierwsza. Wiem, mój tik-tak ma smak Coca-Coli, a ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu, zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko, wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie. W końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tik-taków. Wow. Spójrzcie, jak ich dużo. To jest takie dobre. Może i z nami się podzielisz? Masz tego tak dużo. Podzielić się? Czym mam się dzielić? To jest takie pyszne, że zjem wszystko sama. Kurczę, wiem, mam pomysł, jak podkreślić Dianie co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę, zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? Są moje! Koniec z wami, macie przechlapane. Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni. A macie! Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauczka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. I to bardzo smacznymi cukierkami. Można je łapać ustami i jeść. To genialny pomysł! A macie! Ojej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. Przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki! Ojej, po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha, dziewczyny, ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwsza go jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę, bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudztwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz, co może ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej, Lili, otwórz usta. Pomogę ci wycisnąć czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję, poradzę sobie. No, otwórz usta. Jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to ci pomogę. I jak, dobre? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród, teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki. Przydałoby mi się trochę gumy, rzeczywiście. Pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku.
Masz szczęście, że już go zjadłaś, a ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy. Zasady mówią, że trzeba go zjeść, no więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana, ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. Wow! Ulala. No tylko spójrzcie! No to mogę go spróbować. Come on! Fuj, tak, nie zgadzam się, czosnek jest okropny. Czuję się, jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi, znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nic wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem! Trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do twojej buzi. Proszę! O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoja kolejne jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę jeść całą tę górę? Musisz, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku naraz. Ale to obrzydliwe. Ojej, ona go je nawet ze skórą. Wow. Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć. Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek. To leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie. Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. A, nie mogę oddychać. Pomocy, ratunku. Mam nadzieję, że ona żyje. Hej! Oczywiście, że żyje. Po prostu zemdlała od tego smrodu. Nic mi nie jest. Żyje. Nic mi nie jest. Przepraszam, Diana, no ale dzięki temu nie śmierdzi. Co chce mój ulubiony wnuk? Frytki! Świetnie. Zamierzam zrobić najpyszniejsze frytki. Najpierw trzeba wlać olej na patelnię. Teraz pokroję ziemniaki i je usmażę. Babciu, to nie wygląda jak frytki. To nawet lepiej, bo ja wygram tę rundę. Najpierw obiorę ziemniaki. Ojej, średnio mi to wyszło nożem. Potrzebuję specjalnej obieraczki. Teraz powinno mi się udać. Amatorzy. Tak się kroi ziemniaki. Raz, dwa i gotowe. I nikt nie robi frytek na patelni. Do tego służy frytownica. Wrzucamy ziemniaki. I smażymy je na oleju. Tylko spójrzcie na tę złotą skórkę. Wspaniale! A gdzie są moje ziemniaki? Czy ja wszystkie pokroiłam? Co teraz robić? Nie martw się, kochanie. Co to za frytki bez sosu? Ketchup nie jest dla mnie, jestem przecież szefową kuchni. A wszyscy najlepsi szefowie kuchni na świecie robią własny sos pomidorowy. No i proszę, arcydzieło. Idealne frytki. Wszyscy już usmażyli ziemniaki, a ja mam tylko obierki. Co robić? Wiem. Po co się męczyć, skoro można zamówić dostawę? A oto i frytki. Domowe ziemniaczki. Frytki od szefowej kuchni. Wow, ile pyszności.
No, oprócz tego. A te frytki wyglądają przepysznie. Spróbuję. Ojej, jakie ostre. Nie chcę ostrego. A co my tu mamy? Pyszne. Podobają mi się te frytki. Hurra, wygrałam. Co teraz gotujemy? Chcę jajka. Łatwizna. Każde danie powinno być przyrządzane z miłością. Dlatego moje jajka będą w kształcie serca. Trzeba usmażyć kiełbasę, a potem rozbić jajka. Wyszło świetnie. Im wyższa temperatura, tym szybciej się smaży, prawda? Ustawię kuchenkę na maksimum. A teraz jajka. Ojej, skorupka wpadła. Może nikt nie zauważy. Będzie smaczniejsze. Nie, jednak nadal widzę te skorupki. Będę musiała coś wymyślić. Wymieszam to. Ojej, kochanie, coś ci nie wyszło. Dodam mleka. Teraz na pewno niczego nie będzie widać. Patrzcie i uczcie się. Tak gotują prawdziwi szefowie kuchni. Precz z patelnią, będziemy potrzebować tostera. Pokroję cebulę i czosnek. Potem awokado. Wymieszam to wszystko razem. Świetnie. Teraz będę używać blendera. Wyszła wspaniała mieszanka. Muszę tylko posmarować nią tosty. Właśnie tak. A teraz czas na jajka. Jedno w zupełności wystarczy. Rozbijam je do miski i wstawiam miskę na patelnię z wrzącą wodą. Patrzcie, jakie cudowne jajko zrobiłam. Pozostaje tylko to ładnie podać. To niesamowite. I ostatnie dekoracje. Proszę bardzo, idealnie. Wow, wyszło naprawdę fajnie. Ja też muszę ozdobić moje danie. Ketchup i musztarda wystarczą. Kochanie, jesteś pewna? Gotowe. Zobaczmy, co my tu mamy. To nie wygląda dobrze. Wow, serduszko. Babciu, te jajka na pewno są twoje. Nie potrzebuję widelca. Chcę to jeść rękami. Pyszne. A to co? Wygląda ciekawie. A jak smakuje? Dosyć dziwnie. Zdecydowanie babcia wygrywa. O, jestem taka szczęśliwa. Co robimy tym razem? Pizzę. Pizzę? To skomplikowane. Jak się ją w ogóle robi? Wydaje mi się, że trzeba zagnieść ciasto. O, to działa. Albo nie do końca. Fuu, dlaczego jest takie lepkie? Mam pomysł. Weź moje ciasto, kochanie. Dziękuję, babciu. Ale co z tobą? Oj, rzeczywiście. Nie szkodzi. Zrobię nowe ciasto. Wystarczy, że wymieszam kilka składników. A ciasto wyleję na gorącą patelnię. Wyjdzie z tego świetny spód do pizzy. Następnie naleję keczupu i dodam zdrowych warzyw. I trochę sera. No, pozostało tylko czekać. Kto robi taką pizzę? Do spodu potrzebna jest specjalna mąka kukurydziana. Wiedzą o tym tylko tacy profesjonaliści jak ja. Zagniatamy ciasto. Teraz musimy uformować spód. Aby to zrobić, ciasto musi troszeczkę polatać. Właśnie w ten sposób. Wow, ja też chcę tak zrobić. No dalej, leć. Ups, spadło. Teraz wszystko jest brudne. Jak to naprawić? Wiem, mały kamuflaż nie zaszkodzi. Okej. Trochę keczupu, oliwki, papryka i kiełbasa. Można też to zwinąć. Nieco spłaszczyć. To
Okropne! Żałuję, że to widziałam. Nie potrzebujemy warzyw. Pasata pomidorowa, pepperoni i ser. Nic więcej. A teraz włożę pizzę do mikrofalówki. Niech się upiecze. To będzie niewiarygodnie pyszne. Mikrofalówka? Nie, toster mi wystarczy. Muszę to tylko do niego wepchać. No nie wyszło tak, jak się spodziewałam. A mnie wyszło świetnie. Nie mogło być inaczej. Oto moja pizza. A oto moja. No i moje arcydzieło. No to spróbujmy. Chyba ktoś chciał mnie otruć. To straszne. A to wygląda nieźle. Spróbuję. Smakuje mi. Wow, ta pizza jest idealna. I do tego najsmaczniejsza. No kto inny mógł wygrać, jeśli nie ja? Co tym razem? Chcę naleśniki. Jestem mistrzem naleśników. Łatwizna, podkręca ogień. Świetnie, teraz powoli wleję ciasto. Bardzo ważne jest, aby przewrócić naleśnik w odpowiednim czasie. Nie rozumiem, po co robić mnóstwo małych naleśników? Można zrobić jeden duży. Poza tym, zwykły naleśnik jest nudny. A z żelkami? To będzie odlot. Oj, żelki się rozpuściły. Kto by pomyślał? Dobra, zrobię jeszcze jednego naleśnika. Tym razem z M&M'sami. I jeszcze jednego z kolorową posypką. A ja do naleśników dodam syrop klonowy. Nieźle im idzie. Dobra, nie mogę pozostać w tyle. Jeśli dodam do ciasta Nutellę, to zrobi się czekoladowe. Najważniejsze, żeby dobrze wymieszać. A do środka włożę kawałek czekolady. Wspaniale. Owoców użyję do dekoracji naleśników. A wierzch poleję syropem truskawkowym. Wygląda wspaniale. Idealnie. Gotowe! Piekłam z miłością. Najlepsze naleśniki na świecie. Moje spodobają ci się najbardziej. No, za chwilę się przekonamy. Fuj, to jest niejadalne. A naleśniki babci? Pyszne. A co zrobiła szefowa kuchni? Świetne. No ale wygrywa babcia. Hurra. Oto moje dokumenty. W porządku, możesz wejść. Wow. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie jest kobieta, to jakaś bogini. W dodatku idzie w moim kierunku. Co za piękność. Jak tu gorąco. Proszę, oto mój paszport. W środku jest bilet. Dziękuję. No nie brakuje mi dziś męskiej uwagi. Miłego dnia, chłopaki. Muszę już iść na samolot. Biegniemy. Może uda nam się ją jeszcze złapać. A dokąd wy się wybieracie? Proszę mi najpierw pokazać wasze bilety. O, to mój samolot. Co za wspaniała figura. Nie to, co u mnie. Wow. Nareszcie. Jestem już taka zmęczona chodzeniem z tym czymś. O, jesteście moi kochani. Mamusia tak bardzo za wami tęskniła. Co za pech. Lecimy na wycieczkę, chłopaki. Oh, come on. Witam, poproszę o bilet. Wszystko okej, ale niestety nie możesz zabrać ze sobą psa. Tak jak i innych zwierząt. Mam rewelacyjny pomysł. Wykorzystam mój kapelusz, pod którym schowam mojego ukochanego króliczka. Do zobaczenia, Bobby. Nie martw się, zostanie ze mną. Paszport poproszę. Dobrze, a teraz mała kontrola.
What? Co my tu mamy? Kurczę. Zwierzęta są surowo zabronione na pokładzie. Ale nie martw się, twój pupil będzie na ciebie czekał i zostanie tu do twojego powrotu. Witam, mogę sprawdzić pana nakrycie głowy? Pokażę ci pewną sztuczkę. Pokus, pokus i paszport pojawił się tutaj. Wow, nie do wiary. Proszę pokazać mi ten kapelusz bliżej. Dziwne. Przepraszam, może pan przejść. Z tyłu też czysto. No dobra. Witam. Proszę szybko wchodzić na pokład. Mój królik został tam zupełnie sam. Przepraszam, moja droga, ale wiem, jak ci pomóc. Jedna mała sztuczka i twój futrzany przyjaciel będzie tuż przy tobie. Sekundę. Chyba mi się udało. Oto i on. Wow, dziękuję. Nie ma śladów zwierząt. Proszę przechodzić. Dzień dobry. Papiery w porządku. Ale muszę zajrzeć do koszyka. O nie, jest w nim mój kotek. Wiem. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz wspaniały, wydatny podbródek? Mogę zrobić ci parę zdjęć? W sumie czemu nie? Chociaż chwileczkę. Najpierw muszę poprawić włosy. No, teraz jestem gotowy. Świetnie. Udało się. Teraz najważniejsze jest, aby jak najszybciej znaleźć się w samolocie. Przepraszam, muszę już iść. Co to ma znaczyć? Pusty koszyk? Czuję, że było w nim zwierzę. Dzień dobry. Proszę wejść. Świetnie. Tu jest moje miejsce. Teraz mogę cię wypuścić, kotku. Jaki słodziaczek. Mogę cię pogłaskać? Oczywiście. Taki miły kotek. Ojej! Chyba mam alergię. Pawsik! Witam, życzę miłej podróży. Dzień dobry. Sprawdźmy dokumenty. I jeszcze przeskanujemy. Masz tu jakieś zwierzę? Nie widzę. Można przejść. Chwileczkę. Kurczę, złapał mnie. Żadnych wyjątków. Zwierzęta są surowo zabronione. Jaka szkoda. Jakie tu panują surowe zasady? Pewnie żaby też nie można przenieść. Muszę szybko coś wymyślić. Mam książkę, którą przeczytałam w całości, co oznacza, że mogę ją szybko zmodyfikować. Nigdy nie podobał mi się ten rozdział. Teraz włożę żabę do środka. Świetnie. Mogę iść na kontrolę. Oto moje bilety. Mogę przejść? Zaraz po przeskanowaniu. Wygląda na to, że jest czysto. Dobra, przechodź. Witamy na pokładzie, zapraszam. O, tu jest moje miejsce. Bagaż położę na górnej półce, żeby mi nie przeszkadzał. Jesteśmy gotowi do startu. Uff, super, że nas nie złapali. Jak się masz, mój zielony słodziaczku? Ojej, co to jest? Czyj to zwierzak? Wylądował na mojej głowie, pomocy! Hello! Dzień dobry, oto moje bilety. Jak się masz, Kesza? Nic ci nie jest? Sorry, ale Kesza nigdzie nie poleci. Przynajmniej nie w tym samolocie. Zwierzęta nie mogą przebywać na pokładzie. Słyszałaś? Zwierzęta nie są akceptowane. Mam pomysł. Idziemy, potrzebuję twojej pomocy. Tak jest lepiej. Witam. Poproszę o bilety. Ojej, chyba jaszczurka wyszła na spacer. Czy wszystko z panem w porządku? Tak, wszystko okej. Nie, to jest nie do zniesienia, to tak łaskocze! Co się z nim dzieje? Właśnie przypomniał sobie zabawny żart, prawda, Alex? Trudno mi w to uwierzyć. Pozwólcie, że zobaczę, co tam macie. Ha, wiedziałem! Próba wniesienia na pokład zwierzęcia. Oj, spójrzcie, co tam jest. Wynosimy się stąd, to szybko! Dokąd oni poszli? Nie wiemy. Kurczę, puściłem ich. Dzień dobry, a to mój bilet. Wszystko w porządku. Albo i nie wszystko. Złota rybka? Nie, no zwierzęta nie są wpuszczane na pokład. Proszę oddać mi rybę, zajmę się nią. Nie mogę uwierzyć, że muszę się rozstać z moim pytonem. On jest taki wrażliwy. Mam pomysł.
Proszę mnie przepuścić, oto mój paszport. Chcę już wejść na pokład. Co to jest? Żadnych zwierząt na pokładzie. Nie na mojej zmianie. Oj, jak śmiesz? Przepraszam, wszystko okej, proszę przejść. O, tu jest moje miejsce. Wydaje mi się, czy coś mi syczy nad uchem. O nie, to wąż! To tylko nieszkodliwy pyton. Spójrzmy, co chce. Frytki. Nic skomplikowanego. Zaraz zrobimy. Znam przepis. Chyba muszę wlać olej. Wleję więcej. Będzie bardziej tłuste i smaczniejsze. No i będzie się dobrze smażyło. Wysypię całą paczkę, bo frytek nigdy nie można mieć za dużo. Wnuczko, co ty robisz? O nie, to się zaraz spali. Trzeba szybko ugasić ogień. Uff, nie było czegoś takiego w przepisach na YouTubie. Prawie spaliłaś kuchnię i nas wszystkich. Lepiej ucz się od babci. Bierzemy tylko odrobinę oleju. Zmniejszamy ogień i wrzucamy ziemniaki. No proszę, idealnie. Możemy położyć je na talerzu. Och, jakie dobre. To wszystko dla mojej wnuczki. Muszę tylko dodać troszkę pysznego keczupu. Frytki i keczup to idealne połączenie. Moja wnuczka na pewno to pokocha. A ile kalorii jest w tym daniu? Pokażę wam, jak to trzeba zrobić. Pozbywamy się dodatkowego zbędnego oleju. Następnie zawijamy fryteczki w kawałek aromatycznego boczku i zwijamy w rulonik. Na wierzchu dodajemy szczyptę bezglutenowego dżemu borówkowego. I dekorujemy gałązką rozmarynu. Kulinarne arcydzieło gotowe. Ja wymyśliłam coś lepszego. Bananowe żelki, które są tak podobne do frytek. A jak dodamy syrop truskawkowy, to będą wyglądać jak frytki z keczupem. Moja siostra uwielbia słodycze, na pewno to jej się spodoba. Wreszcie wszystko gotowe. Dziecko już czeka na swoje jedzenie. Jako pierwsze uwagę przykuło danie od babci. Klasyczne frytki i keczup. Wygląda naprawdę smakowicie. Dziewczynce się spodobało. Ciekawa, jak będzie jej smakowało danie dla prawdziwych smakoszy. Szefowa kuchni sięgnęła po nietypowy przepis. Jednak nie spotkał się z uznaniem. I jeszcze został prezencik od siostry. Wygląda jak frytki i keczup. Ale to słodkie żelki z sosem truskawkowym. Maczamy i jemy. Pozostało nam wybrać zwycięzcę. I wygrywa danie babci. Hurra! Babcia dobrze się spisała. Ups, coś mi strzeliło w karku. Co teraz będzie chciała zjeść nasza mała dziewczynka? Wow, chcę sushi. Co to takiego? Nie wiem, jak to ugotować. Pokażcie babci, co ma robić. Najpierw trzeba ugotować ryż w specjalny sposób. Wystarczy, resztę rób sama. No i zrobię. Babcia wie, jak ugotować ryż. Sushi z paskudnymi wodorostami? Wolałabym znowu zrobić coś słodkiego. Albo słodko-kwaśnego. Weźmiemy te słodko-kwaśne języczki, zamiast sosu dodamy bitą śmietanę, owiniemy żelkowe oko i dorzucimy kilka żelków Haribo. Wyszły takie duże i kolorowe kawałki. Widzieliście kiedyś takie sushi? Och, teraz trzeba wziąć arkusz sznur i przeciąć go na pół. To wszystko jest takie suche. Pęka! Jak ty to zrobiłaś? Jestem profesjonalistką, babciu. Następnie rozkładam wszystko na macie i formuję rolkę. Skręcam ją za pomocą maty i ostrożnie kroję. Proszę! Klasyczna rolka z imbirem i wasabi gotowa. Babcia nie potrafi zrobić tych twoich rolek. Nie trzymają kształtu. Bingo! Wiem. Włożę farsz do ogórka. Powinno być smacznie i zdrowo. To stary przepis na przekąskę. Awesome! Czas na degustację.
Raz, dwa, trzy. Zacznijmy od tej porcji. Sushi szefowej kuchni wygląda idealnie. Tak samo dobrze smakuje. Jakie duże i kolorowe rolki. I bardzo, bardzo smaczne. Tak bardzo, że od razu wygrywają. Kurczę, nawet nie spróbowałaś moich. Babciu, obudź się. Wnuczka znowu chce coś pysznego. I tym razem deser. Czekoladowy koktajl. To mój ulubiony przepis. Potrzebne będą kostki lodu. Do słoika wleję sporo sosu czekoladowego. I napój ze Starbucksa. A ręcznym mikserem ubiję mleczną piankę. Co ty robisz? Przepraszam, babciu, za blisko siedzisz. Co to za torebeczka w ręku babci? Kawa rozpuszczalna 3 w 1? Czy ona naprawdę zamierza dać ją wnuczce? Wygląda na to, że sama jest jej wielbicielką. A ja kontynuuję. Teraz dodamy trochę bitej śmietany. Często robię sobie taki deser. Spróbuję. Posypię jeszcze pokruszonymi Oreo. A na wierzchu położę ciasteczko. Gotowe. Taki koktajl trzeba pić przez słomkę. Kto robi koktajl w ten sposób? To straszne. Nieraz robiłam słodkie napoje. Potrzebne są świeże ziarna kawy. Odmierzam wszystko, co do grama. Miele ziarna na drobny proszek. Potem je zaparzam. Kawa będzie idealna. Pozostaje tylko udekorować ją mleczną pianką. Właśnie w ten sposób. Dekoracja w postaci płatków śniegu gotowa. Idealnie. Ostatnio nie podobały jej się twoje dekoracje. Nadszedł czas na degustację. Ślinka cieknie na sam widok. Piękny koktajl, a na wierzchu ma smaczne ciasteczko. Pyszne. Czego nie można powiedzieć o kawie rozpuszczalnej? Babcia chyba chciała otruć swoją wnuczkę. Napój szefowej kuchni ma przyjemny aromat, ale smak nie jest niczym nadzwyczajnym. Nasza bohaterka wybiera ten piękny koktajl. Znowu wygrałam! Super! Następne zadanie dla was to... gofry! Co to jest? A, znam na to przepis! Rozbijamy jajka, dodajemy cukier. Można dodać więcej. Dzięki temu gofry będą smaczniejsze. I mieszamy, mieszamy, mieszamy. Uff, męczy mnie to już. Chyba wystarczy. A teraz można dodać mąkę. A psik! Ojej, babciu, przepraszam, znowu cię ubrudziłam. Więcej mąki oznacza więcej gofrów. No, może nie potrzebuję aż tyle mąki. Odłożę nadmiar. Nic jej z tego nie wyjdzie. Ale stary, wypróbowany przepis babci na pewno się sprawdzi. No i proszę, można wlać ciasto do gofrownicy. Ja też prawie skończyłam. Wyjdą idealne, rumiane gofry. Czym wy chcecie karmić to dziecko? Musi się zdrowo odżywiać, żadnego cukru. Bierzemy cukinię, ścieramy ją na tarce, dodajemy jajka i mieszamy ciasto. Zrobię to szybko za pomocą miksera. Jak to paskudnie wygląda! I smażymy nasze super zdrowe gofry. Jakie różnorodne dania przygotowały zawodniczki. Co za aromat, sama bym to zjadła. Muszę to tylko udekorować bitą śmietaną i owocami, tak jak na zdjęciu. Wyszło super. Co to jest? A, tego właśnie potrzebuję. Miodek i odrobina masła na wierzchu. O, jakie dobre, jakie piękne. Czas na wyciągnięcie gofrów. Zieleń to kolor zdrowia. Nie zabraknie pięknego podania. Coś niezwykłego i dodam zieleniny na wierzchu. Bellissimo. Nie podoba mi się. Proszę bardzo, wnuczko.
te gofry wyglądają dokładnie tak, jak chciała dziewczynka. Tylko o co chodzi z tym dziwnym nadzieniem? Skorupki jaj. Trzeba być ostrożniejszym, kiedy się gotuje. Co to jest to zielone? Jakaś trawa na wierzchu? Mimo to trzeba spróbować. Malutki. Ładnie pachnie. Ale smakuje beznadziejnie. Czego się spodziewać po tych gofrach? Ojej, chyba naprawdę dobrze smakują. Palce lizać, oto zwycięzca! Hurra, to moje! Babcia je zrobiła!